poniedziałkowe popołudnie Suwalski Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zakończył liczenie pieniędzy zgromadzonych w puszkach. Jak informuje Julia Kawałko, szef Suwalskiego Sztabu, wolontariusze zebrali do nich 104 491 zł i 35 groszy. Dodaje, że hojność darczyńców, a co za tym idzie wynik zbiórki, przeszedł najśmielsze oczekiwania sztabu. Na poniedziałek 21 stycznia zaplanowano konferencję prasową, podczas której sztab przedstawi pełen wynik tegorocznego suwalskiego finału orkiestry i wręczy wylicytowane serduszko nabywcy. Wciąż nie ustają komentarze dotyczące decyzji Jurka Owsiaka, założyciela i prezesa Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, o rezygnacji z funkcji prezesa zarządu. Swoją decyzję Jurek Owsiak podjął po tragedii, do której doszło w minioną niedzielę podczas finałowego światełka w Gdańsku. Oczywiście to nie jest jego wina, to jest wina jego oprawcy, a my chcemy protestować przeciw temu, bo oczywiście wszyscy nie zgadzamy się z tym. Jest to dla nas wielki ból. I no jestem, już przepraszam, ale jestem po prostu roztrzęsiona, żeby cokolwiek o tym powiedzieć. Wiele środowisk kieruje do Jerzego Owsiaka apel o zmianę decyzji. W internecie trwa akcja Murem za Owsiakiem. Drugim pokłosiem tragicznych wydarzeń w Gdańsku jest szeroka, publiczna akcja Stop Nienawiści. Ulicami wielu polskich miast idą marsze. Młodzież z Suwałk również wyraża swój pogląd na temat wszechobecnego hejtu. My, młodzi ludzie, chcemy i dążymy do tego, żeby było jej jak najmniej. Na lekcjach też wyjaśniamy to między sobą. Jeśli jest jakiś problem, staramy się. Myślę, że nienawiść panuje tak ogólnie w Polakach. Jest taki wyraźny podział po prostu kraju, który nie powinien występować. I przeszkadza nam to.